Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w 42 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2. Odyseja oczywiście. Moi drodzy, witam się z Wami w menu głównym, ponieważ kolejny raz mamy problem, że obecnie przechwytywał nagrania przez 1,5 minuty i się zatrzymał na jednej klatce. Także informuję Was tak wstępnie, że planuję jakby popracować nad tym problemem, który też nie zawsze się pojawia. Prawdopodobnie w środę, ponieważ wtedy Damian ma wolne i będzie miał więcej czasu, żebyśmy nad tym usiedli i coś z tym zrobili. Zapraszam Was na odcinek, nic za bardzo nie ominęliście, także nie przejmujcie się i miłego oglądania. Nie wyleczyłam się, nie wiem czy to dobrze, czy źle. Okej, jak na razie biegnie jeden na mnie. Jak widzicie, oni dosyć agresywnie reagują. Co nie wygląda zbyt dobrze. Niedobrze, bo teraz nie wiadomo, od którego zacząć. Nie, tu będzie ostatni skarb. Tak w ogóle. Przydałaby się broń z jeszcze lepszym zasięgiem, bo wtedy jak ja robię kroczek do tyłu, to jestem w stanie od razu go wyeliminować. Szkoda, że nie ma takiej informacji, wiecie, jak na przykład przy Korusie, że już wszyscy orkowie, nie? Bo tak to byśmy mogli sobie tutaj inaczej trochę podziałać, bo bym wiedziała, że na pewno wszyscy orkowie zostali faktycznie pokonani. Ich mach dich fertig, Mora. Dobra, stary. Rozumiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chyba go nie trafię. A jednak! Ej, ale fajne obrażenia skuszy. No kurde, gościu. Tylko wiecie, bicie orków skuszy ma swoje plusy i minusy. Okej, wydaje mi się, że zostało tylko dwóch tak w ogóle. Serio, ty nie reagujesz? Ich mach dich fertig, Mora. Okej. Oni w ogóle nie wiedzą, widzę, co tutaj się dzieje. Trzeba dać w kuszę też. I zobaczmy, jak to w takiego... O Boże. Żebym tych orków załatwiła od razu z tej kuszy. Ej, dobra, spoko. Nie spodziewałam się, że będzie tak... przyjemnie i szybko szło. Czyli co? Ten teren wyczyszczony. Okej, tutaj jeszcze mamy do sprawdzenia parę rzeczy. O nie, rzecz pod kamieniem. Niedobrze. Przeciwników nie widzę. Ale widzę rzeczy. Tam jest człowiek i on będzie miał dla nas zadanko. Malarz, no właśnie. Pytanie, co on tu robi i dlaczego nie ginie od orków? Zastanawiające, co? Siemka, Giacomo. Ja sobie pozabieram twoje skóry. Okej, no obraz w ogóle... Nie mam pędzla. Cześć. Możemy z nim widzę pogadać. Co tu robisz? Nie widzisz? Maluję obraz. Obraz. Tu, wśród orków. Tak, jak widzisz. A przy okazji, witam, nazywam się Giacomo. Ale ludzie nazywają mnie mistrzem Giacomo. Witaj. Powiedz mi, czy to nie jest zbyt niebezpieczne miejsce do malowania obrazów?
No, do tej pory problemów nie miałem. A ty kim jesteś? Jestem Roland. Należę do załogi okrętu wojennego Albatros, który przybył tutaj z Engardu. Ach tak. Przypłynąłeś na okręcie. Chętnie namalowałbym i okręt. Gdzie znajduje się okręt? W porcie Kholinis. Nie. Z powodu orków, zakotwiczyliśmy nieco dalej od brzegu. Ach, w takim razie nic z tego. Szkoda. Zaczekaj chwilę. Nie masz przypadkiem papieru do malowania? Papieru. Nie mam. To szkoda. Wielka szkoda. Koniecznie potrzebuję czystych kartek papieru. Może zdołam je gdzieś zdobyć. Byłoby wspaniale. Inaczej nie będę mógł kontynuować malowania. Najlepsze wyjście, to kupić papier u kupca Erola. Prawie zawsze ma coś do zaoferowania. Serio? Ja nie mam papieru? Żartujesz sobie chyba. Nie mam 10 kartek papieru. To ile ja mam papieru? 7. O matko. Dobra, malarz, super. Papier do malowania. Czarni magowie. Wiecie co, bardzo się zastanawiam, czy się zająć tymi orkami, co tam są, wiecie, na wejściu, nie? Troszkę nie jestem przekonana, a z drugiej strony może by było warto. Chociaż nie, zaraz. Nie, to nie ma sensu na razie iść w ogóle. Wiecie co, może nie pchajmy się tam, gdzie gra mi nie każe iść, nie? Dobra, teleportujmy się na chwilkę dosłownie do obozu. Kupimy u Erola. A Erol był w ogóle tu. No i się znowu zaczynają schody. Ale czy mogę Andrę powiedzieć na przykład, że dwie farmy oczyszczone są? Nie. W sumie nie znaleźliśmy jeszcze nawet tego Bengara. A gdzie był Erol? Niedobrze. Niedobrze, bo to jest ten moment, że ja nie pamiętam, gdzie są jacy ludzie, nie? To nawet bardzo niedobrze. Ale dobra. W sumie niepotrzebnie się teleportowałam, trzeba było tam skoczyć do wody. I byśmy już byli przy Gekardzie, no ale po co? Dobra, no to wyjdziemy tą drogą, co wcześniej. Nie można na tym polegać. To tylko plotki. Tu jest tyle ludzi, z którymi jeszcze można pogadać, którzy mają jakieś zadania, jakieś kwestie dialogowe, o matko. No ale dobra, na razie. Na razie zajmijmy się tym zadaniem od André. Gra nas później na spokojnie wepchnie tam do obozu Onara, typowo. Znaczy się najemników w sensie, więc na razie się tam po prostu nie pchajmy. Na razie mieliśmy się dostać do André, dostaliśmy się do André. André nam zlecił questy, więc zróbmy questy od André i w tamtym obozie. Znalazłem twoją kuszę. Dziękuję. Teraz znów będę mógł polować. Trzymaj 100 sztuk złota w charakterze nagrody. Pozbyłem się zmutowanych topielców. Naprawdę. Wspaniała robota, chłopcze. Wiesz co? Za tę wspaniałą wiadomość dam ci jeszcze 100 sztuk złota. Trzymaj. Twoja rana niezbyt dobrze wygląda. Tak, niech diabli wezmą tego topielca. Wszystko okazało się gorsze, niż początkowo pomyślałem. Posłuchaj. Jest tylko jeden człowiek, który może mi pomóc. To alchemik Konstantino i trzeba go znaleźć jak najszybciej. Dobrze. Natychmiast udam się do niego. Tylko gdzie mogę go znaleźć? Gdybym to wiedział. Mam tylko nadzieję, że wciąż żyje. Możliwe, że jest razem z tymi, którzy zdążyli uciec na północ. Ale to tylko domysły. Jasne. Nie martw się.
Natychmiast wyruszam na jego poszukiwania. Proszę, pośpiesz się. Mam takie odczucie, że długo nie pociągę Enę. Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Oto 100 sztuk złota. Sądzę, że to powinno wystarczyć na zapłatę za lekarstwo. Okej, czyli ty będziesz tutaj siedział, rozumiem. Mam taką nadzieję, bo jak potem tu przyjdę na Marna, ciebie tu nie będzie, to... no, będziesz miał przerypane. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj teren, bo widziałam jakieś polne bestie pojedyncze na polu. A to jednak jest jakiś expik. Nie wiem, czy nie będzie eliksiru zręczności w tamtej jaskini, gdzie zawsze bywała. Widzicie, tu jest fajny exp, ja nie mogę tego miejsca zostawić bez wiedzy. Nawet jakby mnie mieli orkowie przyatakować. Co jest niemożliwe zresztą. Idziesz mi wpierdzielić? Nie, odczepiłaś się. Okej. Okay. Spoko bardzo. W sumie sporo tutaj miejsc, gdzie można przejść. Takich zakamarków i wszystkiego. Cholera wie, gdzie są orkowie tak naprawdę, bo na pewno gdzieś się tu jeszcze kręcą. No i dobra, zostało nam jeszcze... 1/4 do kolejnego poziomu. Fajnie. No jeszcze są tam ci ludzie. Okej, tu są orkowie. To tam na razie, gdzie są orkowie, to sobie nie będziemy zawracać dupy. I po prostu pójdziemy sobie gdzie indziej. To jest to przejście, co myślę, do tych ludzi. Tak jest. Dobra, to wróciliśmy, zatoczyliśmy koło. Możemy teraz sobie z nimi pogadać. Cześć, Nadia. Dość ryzykowna kradzież. Co masz przy sobie? Witaj. Chciałbym o coś zapytać. Mogłabym ci coś powiedzieć, ale nie tu, słodziutki. Chciałbym. Ej, teraz nie mogę się tobą zająć, słodziutki. Najpierw pogadaj z Bromorem, jeśli chcesz się zabawić. Nie mam czasu. Muszę się zająć innymi, ważniejszymi sprawami. Szkoda. Ale może następnym razem. Jo, byś tutaj zaczęła tańczyć na dworze? Spoko. Dobra, dalej sprawdzamy. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Laska smoła, nic ciekawego tu nie ma. Lewo, 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 prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo. 38 sztuk złota. Kolejna osoba. Sonia. Najlepsze są te kradzieże kieszonkowe, bo to jest darmowy exp. Witaj. Chciałbym o coś zapytać. Jeśli chcesz pogadać, to znajdź sobie kobietę i ożeń się z nią. Ale pocisk. Fajny tekścik to był. Witaj. Nie wiesz przypadkiem, gdzie mógłbym kupić ziele? Przykro mi. To chyba jakaś pomyłka. Nic nie wiem o zielu. Okej, okay, dobra. Bromor. Witaj, witaj. Jak wygląda sytuacja? Pytasz o to z jakiegoś powodu, czy tylko tak? No, ja. Och, daj spokój. Jak wygląda sprawa z orkami? Cóż mogę wiedzieć? Cieszę się, że tu się jeszcze nie pojawili. Mogę ci w czymś pomóc. Chcesz mi pomóc? No to świetnie, dlaczego by nie? Mógłbyś, ale chwileczkę. To chyba niemożliwe, dopóki orkowie są w mieście. Co mam robić? Chciałbym wiedzieć, jak wyglądają sprawy z czerwoną latarnią. Czy nie spalili jej orkowie? Jeśli tego się dowiesz, zapłacę ci 100 sztuk złota. Dobra, spoko. Jak wejdziemy do Korinis, to powiem. Nie przeszkadzam. Przeszkadzasz. Odejdź. Okej, okay, no to dobra. To wiecie co, tepniemy się na chwilę... A
nie, dobra, zaraz. Potrzebujemy się tepnąć. Nie, kuźwa, zaraz, dobra. Mam pomysł, jak to zrobimy. Najpierw, moi drodzy, idziemy do Erola, bo mi się właśnie przypomniało, gdzie on siedzi. On jest w tej samej jaskini, co był Sekop. Więc pójdziemy najpierw do Erola, kupimy te dodatkowe 3 kartki papieru, których mi brakuje, żeby oddać malarzowi. Gekard widzę, że dalej tutaj siedzi, to dobrze. Okej, tu są jeszcze jakieś rośliny, spoko. Nawet był korzonek leczniczy. Także kupimy te kartki. Do malarza wrócimy później, bo na razie go nie potrzebuję, że tak powiem. Witam. Kartki papieru. Wybór On ma te języki tak w ogóle. Raz, dwa, trzy. Mamy 10 kartek, żeby nie było przypału. Mamy. Dobra, teraz pędzimy do Konstantino, który jest przy latarni morskiej. Do latarni morskiej. Jest Meldor, jest Jora, Mateo, Fernando, Alric, ojejku, Hanna i Konstantino. Szukam lekarstwa. Dlaczego, Rolandzie? Jesteś ranny. Nie ja, a Gekard, członek Straży Miejskiej. Więc kto lub co go zraniło? Topielec albo raczej zmutowany topielec. Zmutowany topielec. To nie brzmi dobrze. Zdaje się, że czarny mak coś z nim zrobił. Najprawdopodobniej zostało zatrute pożywienie tych zwierząt, a nawet woda, którą piją. Podejrzewam to samo. Na Adanosa. Naprawdę są złe czasy, w których żyjemy. Mistrzu, pomożesz Gekardowi. Właściwie Atras lepiej by sobie z tym poradził, ale, niestety, magowie wody opuścili Khorinis. Naprawdę. A dokąd się udali? Tego nie wiem, ale postaram się pomóc Gekardowi. Muszę zrobić dla niego specjalną mocną miksturę. Ale do tego potrzebuję kilku roślin. Oprócz tego, będzie mi potrzebna krew zmutowanego topielca. Krew. Po co? Po to, aby ją zbadać. Możliwe, że po krwi będę mógł ustalić, w wyniku czego zmutował topielec. Dobrze. A jakich roślin potrzebujesz? Przynieś mi 5 roślin leczniczych, 5 ziół leczniczych, 3 korzenie lecznicze, 3 rajdesty polne i smoczy korzeń. To wystarczy. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Co do roślin. Więc jak? Mam krew zmutowanego topielca i wszystkie rośliny, o które prosiłeś. Tak. Pokaż to, na Adanosa. Tu naprawdę jest wszystko, co mi trzeba. Ach. Byłby z ciebie świetny alchemik. Mistrzu, kiedy będzie gotowa mikstura dla Gekarda? Zapytaj o nią jutro. Najprawdopodobniej będzie gotowa. Dobra, to się prześpimy do jutra od razu. Ja też mam taki plan zajebisty, żebyśmy się udali na tą wysepkę tutaj... Wiecie, z tymi... O matko. Z tymi waranami, tam gdzie mamy całą naszą ekipę. No i zastanawiam się, czy nie dać sobie punktów w życie. Chociaż w sumie na razie sobie jeszcze radzę. Ale no, tego życia mam trochę mało. Mikstura gotowa. Tak, oto ona. Mam nadzieję, że pomoże. Mistrzu, możesz mnie nauczyć alchemii. Dlaczego? W zasadzie swoją wiedzę przekazuję tylko moim uczniom. Wykonuję ważne zadanie powierzone przez króla. Aby poradzić sobie z tym trudnym zadaniem, przydałaby mi się umiejętność ważenia mikstur i eliksirów. Rozumiem. No cóż, w tym przypadku mogę zrobić wyjątek. Zapytaj mnie, czego mam ciebie nauczyć. Naucz mnie alchemii. Dobrze. Najpierw podstawy. Każdą miksturę robi się z roślin, ponieważ zawierają szeroki zakres mocy. Rośliny przeznaczają całą swoją energię na wzrost, a alchemia polega na zamianie tej mocy i ustawieniu jej we właściwym kierunku. Aby przygotować miksturę na stole alchemicznym, potrzebna ci będzie menzurka. Musisz także znać właściwą recepturę i mieć niezbędne składniki. Jest cały wachlarz receptur, których mogę cię nauczyć. Są mikstury, które przywracają część utraconych sił, albo też takie, które dają stały efekt. Ale tego wszystkiego nie możesz zrobić na raz.
więc wybieraj z rozsądkiem, czego chcesz się nauczyć. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Jest tego trochę, więc wybieraj. Dobra, ja chciałam tylko się upewnić, czy on nie ma na pewno eliksiru życia. No bo jakby miał, to byśmy się mogli nad tym zastanowić. Czy tutaj da się gdzieś zeskoczyć i się nie zabić? Nie da się. Dobra, to lecimy na wysepkę, bo być może będę mogła coś powiedzieć jeszcze na przykład Gernotowi nowego na temat chociażby tych skrzyni rudy, ewentualnie tego, co się dzieje u Andre, nie? Kto wie, może go to usatysfakcjonuje. Kto ci to powiedział? Nie, ma to kompletnie w dupsku. Receptur, kurde, nie wiem, czy zwiększać sobie życie. To jest bardzo ważne pytanie. O, ty masz lepszą kuszę, ciężką kuszę. Dawaj to. Wiem, że na pewno ciężkiej kuszy nie mam, więc teraz już mam. Mam tyle siły, że muszę zmienić kuszę wreszcie. No sorry. Dobra. Właściwie może być go tylko żal. Czyli mamy kuszę. A czy u mnie mój gościu ze statku... Kto ci to powiedział? Który jest kowalem. Hej, ty. Mniej tak. Co masz do czego? Strzała, bełt. Serio, ty żadnej broni nie sprzedajesz? Ale useless. Z tego będzie jeszcze więcej. Hej, ty. Słabo. Ale bez sensu. No już liczyłam na jakąś fajną broń może, że oni mają, ale nie. Czerwona latarnia, specjalna mikstura, to zaraz pójdziemy ją oddać. Pytanie tylko, którędy najszybciej będzie. Szczerze mówiąc, to chyba z latarni morskiej. I teraz się przelecimy znowu na teleport. Wyrzuci nas koło farmy Onara. Zeskoczymy tam do jeziorka na dół. I będziemy mogli oddać. Szkoda, że musiałam oddać jeden smoczy korzeń. A tu widzę, się przeciwnicy zrespili. A nie, bo ja tu nie szłam tędy. A to wiecie co, to może się wyjątkowo przejdę zamiast robić inne rzeczy tego typu. O, proszę bardzo, kolejny szczaw królewski. Ja muszę sobie pozapisywać, gdzie byłam, a gdzie nie. Tam na dół też mogłabym zejść. Do tego mikrolasku. W sumie to dobrze, że tu jestem, bo na farmę Akila też by się wypadało wybrać. Także bardzo dobrze, że tutaj jestem. Mam taką rozchminę, czy tam na dole coś jest do zebrania, na przykład. Tutaj na moście trzeba uważać. I pod mostem widzę, że też są orkowie. Ale w sumie... No nie powiem. Nie mam problemów z tymi orkami i bardzo mnie to satysfakcjonuje, że nie mam. Nawet mogłabym z tej kuszy strzelać do nich. No. Dobra, stary. Tam kogoś bili i mi się bardzo nie podoba kogo i gdzie i po co. A to krety szczura mi zaszlachtował tylko. Zaraz może mi ork spaść na głowę, wiecie? Bo im się tam zdarza cudować na tym moście. Co zresztą guźwa widać. I to są ci silniejsi tam, wariujący. Spierdzieli się, nie?
Nie trafię go pewnie stąd. A jednak. Tylko pytanie, czy mi się na krawędzi nie zbaguje. No. Nie, kolejny poziom wbiłam na nim. Jeszcze mu bełty wyleciały, orkowa kusza. Ej, nie, to spoko, naprawdę. W sensie satysfakcjonuje mnie to bardzo. Ale widzicie, ile jest ekspa z tych orków? To jest niemożliwe po prostu. Tak mi się przypomniało, że tu mogły być nawet kartki papieru. Niepotrzebnie kupowałam ten papier chyba. Ale w sumie mi też się przyda do tych zwojów leczenia lekkich ran. Chociaż jak na razie, jak widzicie, nie muszę bardzo z nich korzystać. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, nie, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Ryba, trochę wytrychów. Wytrychy się przydadzą. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tego chyba nigdy nie otworzymy, chyba że dostaniemy od kogoś kluczyk. Tam są rzeczy, tam ktoś stoi. Tam są orkowie. Jeżeli chodzi o tamtych orków na moście, to bardzo się zastanawiam, czy nie użyć na nich po prostu deszczu ognia albo gromu. Mogłoby to być nawet dobre. Ogólnie rzecz biorąc, najgorszy problem się będzie dostać aktualnie na farmę Lobarta. Chyba wszyscy wiemy dlaczego. Chyba tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Okej, tu będzie warto zajść ich od tyłu, z tego co mi się kojarzy. Są owieczki. Bo tu jest dużo tych orków dosyć. Jeszcze jest warg na przykład. Dużo, niedużo, no nie wiem, jakby najgorzej będzie na farmie Onara, bo tam jest już totalna ilość orków, bardzo duża. Okej, aż się owce wystraszyły i postanowiły pobiegać w kółeczko. Dobra. Jakby to teraz ugryźć, żeby się pozbyć orków z tej farmy? Dobra, biegnie nam ich więcej. Okej. Szczerze nigdy nie biłam tak orków, jak oni sobie tak w kółeczko, wiecie, biegają, ale to jest może dobry sposób. Mogę przez... Nie no, przez okno ich nie przestrzelę. Właśnie, tam są rabusie na górze. Bo tam jest ta banda tego gościa. O kurdele, dobra, będzie ciężko teraz. Albo nie. Albo nie będzie wcale. No. Dobra, tam się zbagowali w chałupie. W sumie spoko, dopóki nie ma tych myrtańskich żołnierzy, to jest dobrze. Ej, halo. Hej, stary. Dobra, już dam ci się uderzyć. Ej, o kurde, dobra. W sensie, jak oni sobie robią kółeczka, to można ich ładnie bić. Czego ja nigdy na to nie wpadłam? Nie mam pojęcia. No i co? Kolejna farma czysta, nie? Jakby jeszcze ten most oczyścić, to byśmy byli już w domciu. Okej, otwieramy zapasy ziemniaków, cebul, wszystkiego. Ja nawet nie potrzebuję tych zub robić, żeby się leczyć. W ogóle mam do zrobienia kompot z gruszek.
Tak mi się teraz przypomniało. O nie, on był jednak otwarty, można było kliknąć. Spoko. Dobra. To myślę, że na razie chodźmy może w tę stronę. Tych rabusi tam na razie na tej górze warto zostawić. Przejdziemy się tutaj, bo kojarzy mi się, że w okolicy można Akila znaleźć. Siema, szczurki. Także warto by było zobaczyć, czy faktycznie. I tu się dało przejść, tylko czy ja już tego nie zbierałam? Tych rzeczy? Zebrałam chyba. Dobra, teraz będziemy mogli dużo chodzić sobie tutaj po Korinis i siekać. Wiecie, jakby nawet wargi już nie są mi straszne. Więc nawet chodzenie po tym lesie to będzie spacerek. No, ale nie rób mi manewrów wymijających. Okej. Ta malutka dolineczka już jest przeze mnie nawet wywalona cała. Kurde, siekando jest. Bałam się, że będzie gorzej. Na szczęście jest bardzo sobie przyjemnie. No, chyba, że umieram na ścierwojadach, to niekoniecznie. Ale wiecie, czasami tak bywa, że tacy słabsi przeciwnicy nas więcej biją, niżeli... Jedna bestia mniej. Cześć, stary. Tamtemu gościowi trzeba pomóc. Nie bij Garika, zgłupiałeś. Cudnie. Przynajmniej chłop jest nieśmiertelny, więc to tyle. Jedna bestia mniej. On sobie tu będzie stał w sumie, więc może bym go tutaj jeszcze zostawiła. Ze zbyt wielką ilością ludzi mam do pogadania, więc... Tu był gdzieś ten Tonak? Aha, tutaj, dobrze. Telbor i Tonak. Kojarzę skądś te imiona. Hej, ty. Witaj. Wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku. Ej, jak leci? Znowu ciężka charówka. Witam. Witam, ja. Czego ci trzeba? Wszystko w porządku. Och, tak źle, to jeszcze u bandytów nie było. Jakich bandytów? Cześć, Randolph. Dość prosta kradzież. Wszystko w porządku. PFF, nic nie jest w porządku. W ogóle nic. Nie dość, że orkowie wygnali nas z farmy, to jeszcze dwóch naszych robotników uciekło. I to, według ciebie, ma być w porządku. No, ja. Ach, zostaw mnie w spokoju. Przydałoby się przepłukać gardło w gospodzie. Okej, dlaczego tutaj jest po angielsku w ogóle? A ci gdzie wybiegli? Co tu się dzieje? Akil? Chwila. Nie cuduj. Proszę cię. Farmę masz już czystą, możesz tam iść? Ty przecież jesteś farmer, Ekyl. Co tu robisz? A jak sądzisz? Ukrywam się tu. Rozumiem. Jak przypuszczam, to z powodu orków. Oczywiście, masz rację. Zatrzymali się na mojej farmie. Pozbyłem się orków z twojej farmy. Naprawdę. O, chwała Innosowi. Już myślałem, że na wieki będę tu sterczał. Chcesz wrócić na farmę? Czy to nie jest zbyt niebezpieczne, gdy orkowie są nadal w okolicy? Och, wiesz. Jaka to różnica, gdzie oni nas złapią, tu, czy na farmie? No, jak rzekłeś. A co powiesz na kilka sztuk złota?
Niestety, muszę cię rozczarować, jesteśmy biednymi farmerami. Ledwo możemy przeżyć. Aha, dobra, spoko. Chwila. Kati? Jak ty się czujesz? Witam. Kim jesteś? Jestem Kati, żona Akila. Jak wygląda sytuacja? Lepiej o wszystko zapytaj mojego męża. Okej, okay, dobra. Ja sobie zaraz tam wrócę. Tam na górze się coś dzieje. Ale kuźwa, gdzie? Nie mam pojęcia. Ale zaraz sobie tam do nich pójdę, żeby z nimi zagadać. Co tam na górze się dzieje? Przecież tam się nawet chyba wejść nie... Tak, kuźwa, nie da się. Po prostu ty tego nie ogarniasz. Dobra. Wróćmy na farmę Akila. Tam jeszcze porozmawiać z Randolfem, który ma nagle kwestie dialogowe po angielsku. I z jeszcze jedną osobą chyba, bo nie pogadała mnie. Tu był Telbor i był Tonak. To żeśmy rozmawiali z nimi. Kati jest u siebie w kuchni. Akil siedzi sobie tutaj. Randolph jest do dokończenia i ty. A to zwykły farmer był, dobra. To z Randolphem może do końca, co? Y-O-R-E not framer, dobra. Kółko to samo. Dlaczego wszystkich interesuje, stąd jestem? Czyżby to było tak ważne? No, ja. No dobrze. Zanim ty coś powiesz, mógłbym ci zadać takie samo pytanie. I come from the Southern Islands. At some point, kiedy jednak przybyłem na miejsce, okazało się, że mają tu wielką magiczną barierę. Nie miałem zamiaru jej przekraczać. Znalazłem więc pracę w porcie. Ostatecznie trafiłem do Akila. Prawdę powiedziawszy, imałem się już gorszych zajęć. Ale nie wiem, długo u niego przepracuję. Dopóki w okolicy pełno orków, bandytów i innych podejrzanych typów, nie zamierzam wracać na farmę. Ale teraz już nie, jeszcze mi życie miłe. Dopóki gospoda nie zostanie oczyszczona z wszelkiej szumowiny, nie pójdę tam. Co jest nie tak z gospodą? Wokół kręci się kilku podejrzanych typów. Kto cię zaczepia? Część z nich to najemnicy orków, a pozostali, pojęcia nie mam. Wyglądają na nowicjuszy, ale ewidentnie nimi nie są. A co z Orlanem, właścicielem gospody? Nie wiem. Może oni go zabili. Tak czy inaczej, na twoim miejscu omijałbym gospodę szerokim łukiem. Nie no, przecież żeśmy spotkali Orlana, nie? Wszystko w porządku. Tak sobie. Wprawdzie orków już nie ma, ale nasi robotnicy wciąż nie wrócili. Przydałoby się przepłukać gardło w gospodzie. Stary, przestań tyle chlać. Zastanawiam się, bo tam tych bandytów jest troszkę. Dużo, mało, nie wiem, ale wiem, że mam mało HP. Więc na pewno warto by było się podleczyć. I szczerze, bym tam weszła zrobić jakąś rozróbę. Jeżeli mam być szczera. Zupa serowa, kurde, daje nam dużo zdrowia. 30 to nie. 80, o 20. Zabraz. Mamy jeszcze trochę czasu, więc można by było spróbować z tą bandą na górze. Tylko trzeba znaleźć fajne wejście tam na górę. No, dasz radę tędy? Chyba nie. No i tam są już ci myrtańscy, nie? Oni są przegięci. Ich to lepiej by było może od tyłu zajść jednak. A tam się dostać najlepiej by było może jakoś tędy, nie? Zaraz, tu są jakieś półeczki. No nie do końca. No i wyżej trzeba będzie się tam zcheatować na górę. Jak nie znajdę rozsądnego wejścia. Bo tam normalnie powinniśmy móc wejść.
Dobra, ekspimy dalej. Może właśnie tędy by tam się dało wejść? Nie. Tu jest kupa tych wargów. Poradziłabym sobie z nimi, ale może żeby nie przesadzać na razie. Specjalna mikstura. Widzicie, ile ja mam zadań obecnych? Powalone to jest. Dobra. Obóz orków. Malarz. Papier do malowania. Dwa questy są u malarza. Wiecie, co ja mogę jeszcze sprawdzić? Ja chyba nie okradłam jeszcze Orlana, prawda? A mogłabym. Wiecie, o co mi chodzi? Jak ja bym go okradła z jego własnego klucza, to moglibyśmy otworzyć sobie dostęp do kolejnego teleportu. On gdzieś tu był, ten Orlan. Ukraść kluczyk, 105. Zobaczymy, czy to jest do miejsca z teleportem. Mam nadzieję, że tak. Bo gdyby tak było, to byśmy byli na bardzo dobrej pozycji. Bo byśmy się mogli dostać do kolejnych ocalałych ludzi, którzy są właśnie na północy. No jasne. Cudownie. O to mi chodziło. Dobra, jesteśmy w tej świątyni. Kogo my tu mamy? Mamy tatę naszego bohatera. Wszystko spoko. Czym? Tylko ja stąd teraz nie wrócę, bo tam nie jest odblokowany teleport. Ale wiecie co, to wcale nie jest zły pomysł, że ja tutaj jestem. Możemy z nim pogadać. Ojciec. Chwała Innosowi. Roland, synu mój. Co cię tu sprowadza? Rad jestem widzieć cię żywym i zdrowym. Teraz jestem członkiem królewskiej floty i wykonuję rozkazy króla. O rany. A zatem masz ważną misję. Czy możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Może później. Lepiej powiedz, co robisz w tej świątyni. No cóż. Chyba już wiesz, że orkowie przejęli Khorinis. Tak. Z twoją matką i innymi mieszkańcami miasta, uciekliśmy na północ i rozbiliśmy tam obóz. Mówię ci, to były dla nas straszne dni. Orkowie deptali nam po piętach. Mogę to sobie wyobrazić. Ale jak się tu znalazłeś? Byłem na polowaniu i tropiłem ścierwojada aż do mostu, prowadzącego na południe. Ale, niestety, most był zajęty przez bandytów. Podejrzewam, że ci chłopcy należeli do bandy Gregora, który od pewnego czasu sprawia tu sporo kłopotów. Niestety, zauważyli mnie, a kiedy rzuciłem się do ucieczki, pognali w ślad za mną. Pobiegłem do tej doliny, a ponieważ bandyci nadal mnie ścigali, ukryłem się w tej świątyni. Dla pewności schroniłem się w tym pomieszczeniu. I było to skuteczne, ponieważ bandyci tu się nie zjawili. Ja też nikogo w świątyni nie widziałem. Z pewnością przestali ciebie ścigać. Mam nadzieję, synu. Ale nie mam pewności. W każdym razie, powinniśmy stąd jak najszybciej wyjść. Nigdy nie wiadomo, co może się stać. Masz rację. Ale być może nie będzie to takie łatwe. Bo niby co? W tej świątyni jest sporo nieumarłych. Naprawdę. Nic takiego nie zauważyłem. Ja też nic nie zauważyłem, kiedy tu uciekałem. Ale gdy zamierzałem stąd wyjść, to nieumarli zastąpili mi drogę. Obawiam się, że tak łatwo nie wydostaniemy się stąd. Musimy się stąd wydostać. Choćby nawet byli tu nieumarli. Zgadzam się z tobą, synu. Nie możemy tu pozostać. Szczerze mówiąc, to dziwne. Skąd nieumarli w świątyni Adanosa?
Pojęcia nie mam. Być może ma to jakiś związek z czarnymi magami, którzy przybyli z orkami. Możliwe. Ale teraz już chodźmy. Mam iść przodem, czy będziemy trzymać się razem? A jak myślisz? To oczywiste, że pójdę z tobą. Ale jeśli najpierw chcesz rozpoznać sytuację, nie mam nic przeciwko. Ale nie próbuj sam wychodzić ze świątyni. Tam może być cholernie dużo nieumarłych. Zgoda. Bądź w pogotowiu. Powiem ci, kiedy będzie można iść. Dobrze. Dobra. Zrobimy tak, że na razie sobie wezmę... Dziennik Myxira mamy. Zobaczmy, co on tutaj pisał, bo to może być istotne. Dziennik Myxira. Zakończyliśmy swoje wykopaliska w Jarkandarze. Saturas wezwał mnie i wkrótce zamierzamy udać się do Warantu. Ale wyprawa opóźnia się. Zaginął nasz brat Teofil, który od niedawna był z nami. Być może odnalazł w górach drogę prowadzącą do Jarkandaru. Ale jeśli nawet tak było, przed odejściem zamkniemy obie drogi, żeby nikt nie mógł przedostać się do Doliny. Myxir. Zaginiony mag wody, ocalenie Bospera. Spoko, poczekaj chwilę. No jak widzicie, tutaj jest portal zamknięty. Czym? Nie mamy klucza do portalu. Ja bym sobie jeszcze chciała po prostu uruchomić ten teleport tutaj jeden. Przynajmniej to wejście otworzyć. Kuferek. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, 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 lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Serio, taki shit. No, także to bym na pewno chciała tutaj odblokować te teleporty. No i dobra, wywaliło nas tutaj. Wróćmy w takim razie po Bospera. No i myślę, że możemy spróbować z nim stąd wyjść. Miejmy nadzieję, że się uda. Chodźmy. Dobrze. Jednak nie umarli, to nie umarli. Ja pamiętam, że tutaj miałam problem wcześniej. Więc może być z tym różnie. Idziesz, idziesz. Ile ty masz HP? 520. No więcej ode mnie, więc. Powinniśmy chyba sobie dać radę. Mam nadzieję. Okej, tam się zaczną chyba schody, z tego co widać. Dobra, na razie poszły tylko szkielety. Dobra. Dobra, na razie jest okej. Okej. Idzie nam dobrze. Bosper jest chyba nieśmiertelny, bo nic mu się nie dzieje. Okej, ładnie. Szkielet łucznik. Ej, no halo. Dobra, zombiak to tam jest tym razem tym bardziej na elo. Nie bij Bospera, a tam też mi włazi pod broń. Jedna bestia mniej! Stary, nie drzyj się tak, bo zginiemy zaraz przez ciebie. Dobra. Ty, łuczniku!
dawaj. Co tam się dzieje? Aha, szkielet się bije z łucznikiem. Fajnie, że jak mi wszedł kryt... Jak mi wszedł kryt, to w ogóle zmiotłam tego łucznika na jednego strzała. Fajnie bardzo. Notatka dla Teofila. Zobaczmy. Bracie Teofilu, kilka dni czekaliśmy na ciebie i dlatego jesteśmy głęboko zaniepokojeni. Natomiast w trakcie twych poszukiwań odnaleźliśmy dziwny region, o którym mieszkańcy Kolinis wcześniej nie wiedzieli. A ponieważ nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, teraz wszyscy udajemy się na poszukiwania w tę niezbadaną część wyspy. Jeśli czytasz tę notatkę, to idź do wioski rybackiej. Ktoś z twoich współtowarzyszy z pewnością będzie czekał tam na ciebie. Niech Adanos będzie z tobą, Nefarius. Gotowe. Chwała Innosowi. Zdołaliśmy się wymknąć tym okropnym umarlakom. Mam nadzieję, że bandyci nie czają się tu gdzieś w zasadzce. Myślisz, że ci dranie mogą być gdzieś w pobliżu? Tak. Mam złe przeczucie. Ale chodźmy dalej. A dokąd? Do waszego obozu. Nie wiem, gdzie to jest, więc prowadź. Dobrze. Dobra, moi drodzy. Z Bosperem już sobie pójdziemy w kolejnym odcinku. On powinien tutaj się stanąć. Stoisz? Stoisz. Super. Pójdziemy już tam w kolejnym odcinku, żeby tutaj już nie robić, wiecie, cudów. Dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film. W kolejnym udamy się na miejsce, gdzie był czarny troll, ponieważ tam znajduje się obóz. Będziemy szukać osoby, która mnie nauczy wyrywania języków ognistych jaszczurów, ponieważ będzie nam to później potrzebne. A tutaj się kręcą niedaleko ogniste jaszczurki, więc na pewno trzeba będzie z tego skorzystać. Wydaje mi się, że może nas nauczy ten gościu, który był zawsze właśnie w czarnym trollu. Ewentualnie może Gan jest tutaj i też by nas nauczył. Zobaczymy. Ale cóż, to wszystko już na dzisiaj. Dzięki, mam nadzieję, że seria wam się podoba. Ja się bardzo dobrze bawię i bardzo leciutko się bawię. Nie ma takiego męczenia się jak na tym normalu, także jestem zadowolona. I co? Trzymajcie się, miłego wam życzę dnia, tygodnia, wszystkiego. I cześć!